Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Danielusa, przed Wami oczywiście Assassin's Creed Brotherhood. Taki ekran Was teraz wita ze względu na to, że tak się wciągnąłem w tą grę ostatnio, że przez ósmą sekwencję przeleciałem jak burza, nic nie nagrałem z ósmej sekwencji, dużo się tam podziało, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego za złe. Powiedzmy, że zostawiam ósmą sekwencję Wam, jeżeli zagracie sobie w Brotherhooda, to nie będziecie wiedzieć do końca, jak tam wszystko się podzieje. Ja Wam tylko powiem o tym, że zdobyłem to magiczne jabłko, o którym mowa oczywiście w całej grze Assassin's Creed Brotherhood. I faktycznie jest magiczne i nieźle daje w kość żołnierzom Borgii. Jeżeli chodzi o Cezarę, to udaremniłem jego atak, jego wojsk, właśnie jego armii na Rzym. Także tutaj tyle udało się zrobić. Papież, czyli ojciec Cezary, niestety zginął. Został otruty w sumie przez swojego własnego syna. Więcej nie będę Wam zdradzał, bo naprawdę tam sporo się rzeczy podziało i zachęcam Was do tego, żebyście sami zapoznali się z linią fabularną. A ja zapraszam Was na ostatnią dziewiątą sekwencję. No i ruszamy. How did you find me? The app you stole from Mario Auditore, let me hear. Kill him! Kill the assassin! Tear the maldito bastardo to pieces! No okej. Powalczymy troszkę. Na początek. Tutaj... Jeżeli chodzi o Cezarę, no to on właśnie uciekał przez długi czas. Oho, coś strzela. Wow! On uciekał cały czas mi, czyli Ezio Auditore de Firenze. Uciekał i dorywałem go właśnie tutaj. Viana, jak widzicie, marzec 1507 rok. Także jakaś tam odległość od Rzymu jest. No i zaraz zobaczymy, co się podzieje. Bo oczywiście sam jestem bardzo ciekawy, jak ta gra się zakończy. Potrzebuję amunicji. Ależ widok. Dobra, śmigamy. O nie, dalej to będzie strzelać we mnie. Dobra, czyli pewnie sekwencja uników teraz. Lecimy. Mam nadzieję, że we mnie to dziadostwo nie trafi. Skąd to w ogóle strzela? Wow, dziura w moście. Oho. Dobra, jest miejsce. Wow! No i właśnie. Można było się spodziewać, że w końcu któryś pocisk trafi. Dawaj, Ezio, dawaj! Oho. Teren strzeżony, zapewne wróg gdzieś w pobliżu się czai. Oj tam. Siema. Cześć, chłopaki. Dobra, trzeba im teraz uciec. A, pierdziele. Ważne, żeby dobiec do celu. Nie będę się z nimi tłukł. O, i tutaj wróg, tu jeszcze wróg. Nie zobaczysz mnie. Dobra, nie dostrzegł mnie. Chyba tutaj. Tak. Aha, mam się stać anonimowy. Ojej, to będzie trudne. No nie, czyli będę musiał chyba z nimi stoczyć pojedynek. Okej. Nie ma sprawy. Gin, ciaciu. Next. Nie udało się tego załatwić. O! No! Ach. Nie opanowałem do końca wychodzenia z tej pułapki, jak mnie dorwie. Tam jest niby sekwencja przycisków ustalona, ale nie do końca mi to się udaje za każdym razem. Dobra.
No. No. Cwaniaczku. Chodź tu. No! No, udało się. Zablokować go. Kop, kop. Z tyłu. Nie zdążyłem się uchronić. Tutaj też. O, no. Dobra. Szkoda ammo z pistoletu, ale już niech będzie. Gin! Aaaa! Finishery tutaj są fantastyczne. Dobra. Teraz chyba jestem anonimowy. Podleczmy się troszkę. Jak widzicie, zainwestowałem mocno w pancerz. No i mamy Cezarę. Uje! Fuck. Masakra jakaś. Gildię asasynów mam oczywiście niedostępną. Dobra, cwaniaczki. Załatwimy was inaczej. No dostał tym nożem, czy nie dostał? Dziwne to jest. Okej, widzę, że noże do niczego się tu nie przydadzą. No. Też przełączanie to na miecz jest też takie oporne dosyć. Dobra, chodźcie tu, cwaniaki. Załatwimy sprawy po cichutku. Dawaj, dawaj. Dawaj, następny. Strasznie fajny jest system tutaj walki. Wykonywania ciosów, kontrowania. No. Ha, ha, ha. Ha, next. Dorwę tego skurczysyna w końcu. Mam nadzieję. Oczywiście mowa o Cezare. Zblokowałem cios. No! Świetnie. Dobra, next. I lecimy. Nie ma teraz, zmiłuj się. Nie, dobra. Czuj z nimi. Wow! O kurcze, nie chciałbym tak dostać. Gonimy tego dziada, gonimy. Next. 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 Dobra, inaczej. Tak, i teraz tego z zaskoku. A! Dostał. Świetnie. Na wieżę oblężniczą mam wejść? Cholera. Turędy. A może tu mi coś pomoże? Tu wyżej nie mogę chyba. Nie. Ach. To nie tak? To jak mam wejść tam? Aha, tak. Dobra. Ło, jaka dziwna kamera. Co dalej? Może tutaj? Też nie. O! A to drabina, Boże! Kto by się skapnął, że to jest drabina? No nie, 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 nie schodź! Do przodu, Jezu, jak to się dziko steruje. Na górę, na górę, na górę. Ale ona płonie, no bez jaj. Co, tutaj jest Cezary? To sobie by wybrał miejsce. Coś się tutaj świeci na górze. Z której strony? Z tej. Dobra. No idź. Co? Nie z tej strony chyba. No zejdź. No zejdź. No to kurczę. Dobra, jestem.
No mówiłem! No i po cholerę ja tam miałem wchodzić. Gdzie teraz? O cholera. Next. Fajnie, że tutaj są różni rodzaje przeciwników, bo jednak te opancerzone wojska Borgiów to naprawdę stanowią niezłe wyzwanie. Jak widziałem tam ludzi opancerzonych na 6-7 poziomie, no to już naprawdę trzeba trochę czasu poświęcić, żeby ich pokonać. Chyba, że się używa swoich ludzi. Ale asasyni też muszą być dobrze rozwinięci. Ja troszkę pograłem właśnie i ich rozwinąłem tam, niektórych do 6 nawet poziomu. Nie wiem jaki jest maksymalny, ale ten 6 całkiem dobrze się spisywał. Chcesz strzelać? Nie ma sprawy. Aj! Pierwszy. Tego nie trafiłem. Dobra, lecimy. Jest jakaś wieża oblężnicza. Aj, cholera. Muszę go dorwać w końcu. Dobra, trzeba wejść na maszynkę. Kolejna przeszkoda. Kolejna wspinaczka. Góra, 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 góra. Edziu. No brawo. Szybka z ciebie. No. Wow. Siema. Dobra, ja stąd zeskoczę, bo nie chcę spaść. A może w sumie niech się nawalają sami. Nie zwrócili nawet uwagi, że tamtędy przebiegałem. Oho. Okej. Wow, ile on ma tych umiejętności. Leżeć, psie. Który jeszcze chce? Teraz ty chodź. Chodź, Cezary, chodź. No. A, gin, śmieciu, w końcu. A? Było blisko. Stracił część pancerza. Chyba próbuje we mnie czymś trafić. Leż, leż. No masz kolegów. No i już po twoich kolegach. Było ich wołać? Dajesz, 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 Edziu. Dajesz! No. Ach, twarda sztuka. Pieprzony. Leż. Leż. Ach, znowu było blisko. Cały pancerz z niego zdjąłem. Który jeszcze? Będzie strzelał. Jezu, jaka masakra, jaka rzeź. Ale fantastyczna scena walki. Gdzie tym mieczykiem? Jezu, ile tu ludzi musi polec, zanim ja się do niego dobiorę. Tak, jestem rozpoznawalny, to straszne. Następny. Następny. Masz jeszcze więcej kompanów? Cezary? Czekaj, czy mógłbym w niego strzelić, ale już odpuszczę sobie testowanie tego. No i teraz, 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 teraz dojedź go! Jeszcze!
i coraz więcej kolegów ma. Którzy nie są w stanie na szczęście mi krzywdy zrobić. Oho, wiedziałem, że jak to powiem, to będzie inaczej. A, za jednym ciosem tego bydlaka. No co? Masz jeszcze kolegów? Ale serię dostał ciosów. Jeszcze zawołał sobie kompanię. No, co powiesz, cwaniaku? Chodź tutaj. Gdzie ty strzelasz? Tu jestem. Nie dość, że głupi, to jeszcze ślepy. No i teraz! To chyba to jabłko było w tle. Tak. O! To jest to miejsce, gdzie się zaczynała cała przygoda. To jest miejsce, które skrywa jabłko. To Koloseum. Chyba. A to chyba koniec Assassin's Creed Brotherhood. Czy tak? Requesca in pace. Skok wiary. No zobaczmy, czy to już koniec.